imigrancik w Polsce mówi. Teraz jestem, słuchajcie, wie, pojadę autostopem teraz do Poznania, do moich znajomych tam w Poznaniu. Bo Poznań dla mnie jest centrum świata. I jest bardzo, bardzo moje ulubione miasto. Mam stopę właśnie do Poznania i teraz dwie bardzo, bardzo miłe pani mnie zatrzymały się. Hej, pozdrawiamy! Bardzo. Teraz jestem w takiej miejscowości, jest bardzo pokojowe. Kościeliec. I mam napisane Poznań. Kurde, przez 7 godzin już jadę do Poznania, nigdy nie pojechałem tak długo. Nie, 7 godzin, nie bez przesady, ale trochę długo to trwa teraz. Nie wiem, z jakim cudem, ale cały czas poznaję bardzo fajne ludzi. Ten pan też był bardzo fajny i miał bardzo, bardzo komfortowy samochód. I nie chciał pogadać, więc spałem, przez 2 godziny spałem. I właśnie. Dużo godziny. Dojechałem do mojego ukochanego miasta Poznań. Miasto Doznań. I jutro mamy plany. Więc tak, już jestem w swoim ulubionym miejscu w Poznaniu. I go widzę. Litwo, ojczyzno moja. Ty jesteś jak zdrowia. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność trwa w całej ozdobie. Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Panno święto, co jasnej bronisz Częstochowy, w ostrej świecisz bramie. Ty, co gród zamkowy nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem. Jak mnie dziecko o zdrowia powróciłaś cudem, gdy od płaczającej matki pod twoją opiekę ofiarowane, martwo podniosłem opiekę. I zaraz mogłem pieszo do tych świątyń progu iść, zawrócone życie, podziękować Bogu. Tak nas powrócisz cudem na ojczyznę łono. To jest moje ulubione miejsce w Poznaniu. Cały czas jak wsiadę tutaj. To jest jak Mekka dla muzułmanów, jak Jeruzalem dla chrześcijaninów. To jest takie święte miejsce dla mnie. Czuję się bardzo dobrze, tak jak powiem, zajebiście się czuję tutaj. Jest po prostu tyle spokojność, tyle fajna atmosfera i nie wiem, super, piękne, cudowne czucie to mam tutaj. A jak można nie się zakochać w tym miejscu? Zostanę Polakiem, przeprowadzę się do Poznania. Będę tu mieszkał i będę studiować na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Kolejny dzień w Poznaniu. Paulinka, dokąd idziemy? Idziemy opowiadać nasze grzechy w kościele. Do pary poznańskiej. Do pary poznańskiej. I już będziemy czyści. Już będziemy czyści. W każdym słowie światła płynie, nieważne czy usłyszy dziś najświętsze. Jak widzę, że tutaj dzieci idą do wody i sobie bawią. To jest przepiękne, bo pamiętam, jak miałam 14 lat, pojechaliśmy z rodzicami do Teheranu. Tam był taki park. W sumie w Teheranie nic nie ma, tylko był taki park, gdzie był taki fontan i chciałam tam się bawić w wodzie, ale policja przyszła i powiedziała, że jest zakazane i nie mogę się bawić w wodzie. Nie wiem dlaczego, ale był zakazany. Zawsze nie chcieli wytłumaczyć nic, ale tutaj bawimy się! Napijmy się tak, napijmy się tak, osobne będzie ile kosztuje świat, ile kosztuje świat, nie obchodzi mnie nic, póki obok mnie jesteś ty. Ile kosztuje świat, ile kosztuje świat, ile kosztuje świat, moim jesteś ty. Jestem teraz u rodziców mojego przyjaciela, tutaj w Poznaniu, poza Poznań. Więc Poznań się skończy i będę tęsknił za Poznaniem.
Ale przygody miałam tutaj w Poznaniu. Jest najlepsze, najlepsze, najlepsze miejsce na świecie. Mi się bardzo podoba. I niedługo tu wracam. Właśnie podróż do Poznania też się skończyła. I wryfory mnie odwozili tutaj. I teraz do zobaczenia! I są bardzo mili, bardzo, bardzo mili. I teraz właśnie na stacji benzynowej jadę autostopem do Warszawy, do domu. Jedziemy autostopem, jedziemy autostopem. W ten sposób możesz, bracie, przejechać Europę.